Drodzy Państwo, zadali mi organizatorzy dwa pytania, które się ze sobą łączą. Pierwsze jest, czy przedsiębiorca może być święty, a drugie, jaka jest propozycja Kościoła dla przedsiębiorców, to znaczy, czy Kościół ich w ogóle potrzebuje. Będę w tej odpowiedzi pewnie czasami łączył obydwa pytania, no ale postaram się jakoś być przejrzysty, gdy chodzi o te dwie kwestie. Zacznę od tej pierwszej. Czy przedsiębiorca może być święty? Jestem w tej dobrej sytuacji, że Kościół udzielił na to pytanie odpowiedzi już w XII wieku. Pod koniec, teraz ze mnie wyjdzie natura tego historyka, którego tu zapowiadano. Mianowicie w roku 1199, a dokładnie 12 stycznia, papież Innocenty III kanonizował przedsiębiorcę, który miał na imię Homo Bonus, czyli tłumacząc z łaciny dobry człowiek. Ciekawe, że pisane łącznie, bo to są dwa słowa. Homo Bonus, człowiek dobry. Ale rodzice nadali mu imię Homo Bonus, pisane łącznie. 12 stycznia 1199 roku. Jeden z pierwszych aktów Innocentego III, który został papieżem pod koniec roku ubiegłego, 1198. Kto to był Homo Bonus? No mówiąc najprościej, to był kupiec z Kremony. Urodził się w klasie średniej. Matka była krawcową, a ojciec był kupcem. I po ojcu przejął firmę, którą z powodzeniem prowadził ponad pół wieku. Był człowiekiem od początku do końca świeckim. Zawarł małżeństwo. Zdaje się, że żona niekoniecznie podzielała wszystkie jego przekonania, zwłaszcza religijne. Ale mieli, cytuję teraz taki niemiecki bardzo ważny leksykon dla historii średniowiecza, mieli wiele dzieci. To się zdarza, gdy chodzi o średniowiecze, że to wiele nie oznacza, że wiemy ile. Tak? I to od razu nas prowadzi do tematu. No bo wiele dzieci znaczy życie świeckie, a życie świeckie nie wiadomo, czy może być nagradzane kanonizacją. Co innego, gdyby ktoś był siostrą zakonną, jak tu nasze wspaniałe zmartwychwstanki, to tak, kto był duchownym, droga do chwały ołtarzy była prosta. Natomiast w przypadku owego Homo Bonusa ta kanonizacja była bardzo nieoczywista, ale też była bardzo błyskawiczna, bo on umarł w listopadzie roku 1197. To znaczy, że nawet półtora roku papież nie czekał z kanonizacją. Nawet nie było półtora roku. I papież ogłosił swoją bullę kanonizacyjną na wyraźne żądanie pielgrzymki z Kremony, która udała się do papieża do Rzymu. W tej pielgrzymce były wszystkie grupy społeczne z tego miasta, na czele biskup, i absolutnie żądali od papieża wyniesienia tego człowieka na ołtarze. Więc kanonizacja błyskawiczna, natomiast absolutnie nieoczywista. I tę nieoczywistość chciałbym pokazać w kilku wymiarach. Pierwsze, to jest pierwszy w średniowieczu kanonizowany świecki człowiek, nie szlachcic. Pierwszy w średniowieczu. Opisuje się go w biogramach jako właśnie przedstawiciela średniej klasy miejskiej. Myślę, że tak popatrzycie w lustro, to się jakoś będziecie dość łatwo identyfikować z tym człowiekiem. Nie? Pierwszy w średniowieczu. Oczywiście Państwo wiecie, że jak mówimy syn kupca i kupiec, i to jeszcze kupiec, który głównie handlował tkaninami,
to mamy skojarzenie, jak ktoś w tamtym świecie się porusza, ze świętym Franciszkiem. Franciszek był synem kupca, który handlował tkaninami. Tak, ale Franciszek został kanonizowany jako diakon. Nie jako świecki człowiek. Nie? A tu mamy świeckiego człowieka, męża, ojca i kupca, który został kanonizowany. Ale bardzo źle się urodził w średniej klasie, a nie w klasie szlacheckiej. No więc musiał być tym, który przeciera trasę. Tak? Jest pierwszy. Druga rzecz, którą warto podkreślić, on jest w ikonografii pokazywany najczęściej z sakiewką w ręce. To znaczy ikonografia go zapamiętała jako człowieka, który zrobił w życiu pieniądze. No i to jest bardzo dziwny atrybut świętości, sakiewka w ręce. A już zwłaszcza w czasach, w którym on żył. Zaraz spróbuję to dłużej wyjaśnić, obficiej wyjaśnić. Ale pamiętam, jak kiedyś jeszcze ze studentami podróżowałem po takim, robiliśmy obóz naukowy na Wyspach Brytyjskich i między innymi trafiliśmy do właśnie XII-wiecznego kościoła pielgrzymkowego, który stał przy trasie pielgrzymkowej z Anglii na południe i potem do Kompostelli. I to, co uderzało w tym kościele, to freski, a zwłaszcza fresk na ścianie zachodniej. Na ścianie zachodniej, zwykle w średniowiecznym kościele, jest scena sądu ostatecznego i piekła. No więc w samym środku piekła tam jest umieszczony człowiek z sakiewką na szyi. W samym środku piekła jest umieszczony ten, kto w życiu obracał pieniądzem. Oczywiście, zwłaszcza dopuszczając się lichwy. Więc jakby ktoś się spodziewał, że w środku piekła w średniowieczu siedzi jakiś cudzołożnik albo heretyk, to się głęboko myli. W środku piekła średniowiecznego siedzi człowiek, który ma sakiewkę na szyi. Pieniądz jest czymś, co jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. A tu mamy człowieka, którego na obrazach, na ołtarzach przedstawia się z sakiewką w ręce. Więc to jest mało oczywiste dla średniowiecznego człowieka. I teraz właśnie spróbujmy trochę ten aspekt poszerzyć. Żeby go dobrze zrozumieć, trzeba wejść w kontekst ówczesny, polityczny, społeczny, religijny. Wiek XII to jest wiek, który historycy zwykle nazywają wiekiem karczowania Europy. I to jest pierwszy wiek w dziejach Europy średniowiecznej, który się doczekał rozwoju gospodarczego. I to absolutnie spektakularnego. Takiego rozwoju gospodarczego Europa nie znała wcześniej. To widać najlepiej na średniowiecznych miastach, które, no takie miasta jak na przykład Kolonia czy miasta włoskie. No, miasta włoskie w ciągu XII wieku czterokrotnie zwiększały swój obszar. Czterokrotnie. To się brało także stąd, że nawet jak karczowano Europę, wszystkie wielkie lasy typu Sherwood, nie? Karczowano Europę, to i tak tej ziemi nie przybywało w takim tempie, żeby ludzie żyjący z uprawy roli mogli się z niej tak naprawdę utrzymać. Więc ta ludność wiejska koniec końców i tak migrowała do miast. Miasta nie były w stanie tych ludzi wchłonąć. Nie było tylu przedsiębiorców, żeby dać ludziom pracę. Więc na tych obrzeżach miasta pojawiała się warstwa biedoty i to takiej skrajnej, także radykalnej. Tak jak ta XII-wieczna Europa może być opisana słowem rozwój gospodarczy, pieniądz, biznes, handel i tak dalej, to może być też opisana słowem ubóstwo, ubóstwo, ubóstwo. Ten rozwój gospodarczy doprowadził do wielkiego rozwarstwienia społecznego. Byli w tej Europie średniowiecznej ludzie mający wszystkiego potąd, no i byli ludzie, którzy byli skrajnie biedni, nie mieli nic. Łatwo się jest domyśleć, że taki moment jest też momentem
no, dużego dystansu do Kościoła, bo Kościół nie jest po stronie tych, którzy mają nic. Kościół jest po stronie tych, którzy mają potąd. Tak? I bardzo łatwo jest o antyklerykalizm, ostry bardzo antyklerykalizm, odrzucający Kościół, kwestionujący Kościół w imię jego bogactwa. Brzmi znajomo jakoś? Tak. Odpowiedzi na ten problem, na taki kontekst społeczny, odpowiedzi chrześcijańskie były różne. No, jedną z odpowiedzi jest święty Franciszek. Czyli człowiek, który wybrał życie radykalnie ubogie, ale wierne Kościołowi, tak? Czyli chciał żyć radykalnie ubogo, ale nie zerwał z Kościołem. Franciszek nie był antyklerykalny, a na pewno nie był antykościelny. Ale były odpowiedzi wcześniejsze od Franciszka, które najłatwiej by było określić takim mianem odrodzonego manicheizmu, czyli takiej doktryny, która rozdzielała radykalnie to, co dobre, od tego, co złe, utożsamiając to, co dobre ze sferą ducha, a to, co złe, absolutnie ze sferą materii. Nie? Czyli cały materialny świat jest zły, jest w rękach złego. Dobre jest tylko to, co jest duchowe. To miało bardzo wiele odmian. Nie robimy tu wykładu z historii ruchów ludowych w średniowieczu, więc na tym etapie się zatrzymajmy. Nie? Ale bardzo mocny ruch manichejski, no, który gdzieś uderzał w Kościół u samych jego podstaw. Bo proszę Państwa, jak to, co materialne jest złe, to nie ma objawienia, nie ma najpierw stworzenia, bo jak dobry Bóg mógłby stworzyć zły materialny świat? Nie ma dogmatu o stworzeniu, nie ma dogmatu o wcieleniu. Syn Boga nie może stać się człowiekiem i przyjąć materialnego ciała. Nie ma oczywiście potem wszystkiego to, czym żyjemy w Kościele. Byliśmy na Eucharystii przed chwilą. Jak to? Jak Bóg mógłby się posługiwać takimi rzeczami jak chleb, woda, olej, to wszystko, co materialne. Ludzie, którzy szli za tym przekonaniami i tworzyli osobne wspólnoty, prawdziwe antykościoły wtedy w średniowieczu, pociągali do siebie radykalną ascezą. No bo to przekonanie, że wszystko, co materialne, jest w rękach złego, jest w rękach szatana, no czym owocuje? Ubóstwem. Tak? No bo pieniądz jest tym, co jest złe. Materia jest tym, co jest złe. Więc ubóstwo. Dalej radykalna asceza. Nie jemy mięsa. Nie? Nie jemy niczego, co ma pochodzenie zwierzęce. Zostaje wam do spożycia mleko, ewentualnie ser, jajka, basta. Przetwory mączne. To byli ludzie, którzy znali takie posty, jakie nam się nie śnią, łącznie z tym, że znali też taką praktykę postu do śmierci, zagłodzenia się na śmierć. No oczywiście w tym kontekście także tym, co jest nie do przyjęcia, jest małżeństwo. No, bo co jest bardziej cielesne od współżycia? Więc radykalna czystość, wszczemięźliwość radykalna, zakwestionowanie instytucji małżeństwa. No dobrze, tylko macie takich ludzi chodzących między sobą, którzy są ubodzy radykalnie, ascetyczni radykalnie i czyści radykalnie. Brzmi zachęcająco, nie? Zwłaszcza jak to zestawicie z proboszczem, który ma pieniędzy potąd, dobrze się zasadniczo odżywia w przekonaniu, że jak kapłan je, to Kościół Boży się wzmacnia. Nie? No, a gdy chodzi o jego czystość, to jest czas, w którym jeszcze w Kościele celibat nie był obowiązkowy. Więc Państwo znacie taką legendę o papieżu Innocentym III, któremu się śniło, że mu się bazylika na Lateranie wali.
i że przychodzi Franciszek, oczywiście w wersji dominikańskiej Dominik, i podpierają ten kościół, żeby się nie wywrócił, nie obrócił w kupę gruzów. A ta legenda naprawdę oddaje to, co się działo. Przekonanie, że ten kościół się rozsypie. I tym, co groziło Kościołowi tak naprawdę, była masowa herezja, która mówiła tylko to, co duchowe. Wszystko, co materialne, co ma związek z materialnym światem, jest przeklęte, złe, niedopuszczalne. No i macie takiego homo bonusa, który robi pieniądze, ma sakiewkę, ma żonę i ma wiele dzieci. To znaczy, w takim kontekście on nie miał prawa trafić na ołtarze, a trafił dlatego, że papież dobrze zrozumiał, że ten człowiek jest odpowiedzią na wyzwanie herezji. Że on jest odpowiedzią. Jest uderzające. Przeczytałem sobie tę bullę kanonizacyjną. Ona się zaczyna od takich ładnych słów quia pietas. Historycy średniowiecza podkreślają, że jak Innocenty III pisał bullę kanonizacyjną, albo mu pisano, to wedle wskazówek, których udzielał, to robił to w taki sposób bardzo spersonalizowany. Tak? Czyli, że te dokumenty mówią naprawdę coś o osobie, której dotyczą. To nie jest tylko kwestia jakiegoś obowiązującego modelu, tylko on chciał trafiać w punkt, to znaczy pokazywać, dlaczego ten człowiek ma być dla nas punktem odniesienia. W tym sensie Innocenty III jest dzieckiem takiego procesu, który nazywamy humanizmem dwunastowiecznym. Renesansem i humanizmem dwunastowiecznym. Rzeczywiście to był taki czas, kiedy w Europie, też na rodzących się uniwersytetach, w społeczeństwie europejskim odkryto osobę. Człowiek indywidualny, ze swoimi wyborami, ze swoimi wartościami. Indywidualny człowiek. I Innocenty w tym kluczu, bardzo indywidualnym, tworzy bulle kanonizacyjne. I w tej bulli Innocentego, quia pietas, która dotyczy homo bonusa, jest uderzające, że on zaczyna tę bullę od takiego stwierdzenia, że trzeba bardzo uważać w świecie, w którym żyjemy, bo doszliśmy do takich czasów, kiedy szatan przebiera się chętnie za anioła światła. I kiedy antychryst masowo zwodzi wiernych. Od tego zaczyna, że w takim kontekście trzeba czytać tego homo bonusa. Nie? Że on był blisko Boga w świecie, w którym bardzo było łatwo wziąć fałsz za prawdę. No właśnie ten fałsz, że aha, wszystko co materialne to jest jedno wielkie zło, nie? A wszystko co jest dobre to tylko to duchowe. Nie? Duchowe. To jest diabeł przebrany za anioła światła. I to jest wszystkich zwodzący antychryst. I to jest uderzające, że Innocenty III, pisząc o tym człowieku, o homo bonusie, mówi, że on był radykalnym przeciwnikiem herezji. Nie był inkwizytorem. Nie był kimś, nie był władcą, który zwalcza herezję siłą. Nawet nie był kaznodzieją. Na czym polegało to jego przeciwstawienie się herezji? No właśnie na jego sposobie życia. A ten sposób życia był taki, tu papież wymienia te postawy homo bonusa, mianowicie, że był człowiekiem medytacji. To będzie fragment o tym, co to jest ta skała. Co to jest ta skała? Z czego ona się składa? Jakie ma warstwy w sobie? Więc pierwsza warstwa, jaką ma ta skała, to jest medytacja. Papież mówi dzień i noc.
To znaczy mamy do czynienia z człowiekiem, który nie wpada na konferencję raz na rok, tylko medytuje nad prawem Boga regularnie, dzień i noc. Jest człowiekiem studiującym prawo Boże. Jest człowiekiem modlitwy, jałmużny i Eucharystii. To jak dalece był człowiekiem Eucharystii, pokazuje jego śmierć. Homobonus umarł w trakcie mszy świętej. Poszedł na mszę i w momencie, kiedy był śpiewany hymn Chwała Bogu na wysokości, stał z rozłożonymi rękami w postawie krzyża i umarł. W taki sposób odszedł. Niesłychane było to dla papieża Innocentego, który tworząc jakiś program duszpasterski dla Kościoła na tamten czas, mówił, że tak naprawdę to ten Kościół potrzebuje tylko trzech rzeczy. Sprawowania Eucharystii, głoszenia słowa i sprawowania sakramentu pokuty. Jak te trzy rzeczy będą w Kościele, to Kościół ocaleje z takiego zakrętu właśnie, na kim się znalazł. No to mamy tu człowieka, który zanim papież to napisał w dokumentach IV Lateranu, soboru, który był w roku 1215, to homo bonus już to miał w sobie. Rozumiał, jak jest ważna Eucharystia. No, to jest niezwykłe, żeby w taki sposób umrzeć, nie? Na liturgii. Nie jako celebrans, jako uczestnik. Po opisaniu tych wszystkich jego postaw, a więc medytacja, modlitwa, jałmużna, Eucharystia, papież jeszcze w tej bulli opisuje kilka cudów pośmiertnych, które się wydarzyły przy jego grobie. I znowu wraca do tego, że co tak naprawdę Pan Bóg czyni, kiedy potwierdza tymi cudami świętość homo bonusa. Mianowicie Pan Bóg potwierdza jego ortodoksję przeciw herezji. Więc mamy tutaj bardzo ważną odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorca może być święty. Czy może być święty człowiek, który ma sakiewkę? Czy może być święty człowiek, który się dorobił pieniędzy? Oczywiście, że może. Odpowiedź została udzielona nawet wcześniej, jeszcze zaraz do tego wrócę, ale kanonizacja jest aktem nieomylnego nauczania w Kościele. Więc ta kanonizacja jest bardzo szczególną odpowiedzią. Tak, macie człowieka, który jest z waszej klasy, z waszego sposobu życia i jest wyniesiony na ołtarze. I całe nauczanie papieża przy tej okazji można sprowadzić do takiego stwierdzenia, że przeciwny pogląd jest herezją. Czyli jak ktoś z was uważa, że przedsiębiorca nie może być święty, przez ten właśnie związek z kasą, przez to bycie w świecie, przez dotykanie wszystkiego, co materialne, jeszcze nie daj Bóg jest żonaty i ma file kinder, tak? No, jak ktoś uważa, że to jest przeszkoda do świętości, to ten ktoś jest heretykiem. I to jest bardzo ważne przesłanie, bo ten duch manichejski, on się raz po raz odradza w dziejach Kościoła. Ja nie wiem, czy jest większe przekleństwo w dziejach Kościoła, jak odradzanie się tego manicheizmu. Nie? Takiego podkreślania czegoś, co by można nazwać pseudoubóstwem. To pseudoubóstwo polega na tym, że ktoś myśli właśnie w takich kategoriach, że zło to jest w przedmiotach. Tak. Zło jest w pieniądzu, zło jest w złocie, zło jest, nie wiem, a to nieprawda. Dlatego właśnie przeciwieństwem manicheizmu jest święty Franciszek, bo on zrezygnował z posiadania. Franciszek nie był homobonusem.
Franciszek zrezygnował z posiadania całkowicie. Ubóstwo Franciszka to nie jest, że posiadał mało, tylko że nie posiadał. Z definicji nie posiadał. Ale nie znajdziecie u Franciszka nigdzie pogardy dla ludzi, którzy mają. Nawet wprost jest pouczenie skierowane do jego braci. Wy żyjecie bez własności, ale niech was ręka boska broni, byście myśleli z pogardą o ludziach, którzy mają, którzy posiadają. I Franciszek, który był z wyboru ubogim, nieposiadającym nic, jednocześnie, jak dobrze wiecie, znał wartość wszystkiego, co stworzone. I ostatnia rzecz, jaka by mu do głowy przyszła, to to, że to, co materialne, jest złe i jest w rękach diabła. No, każdy z nas kiedyś w życiu czytał albo się modlił tekstem Pieśni Słonecznej Franciszka, który chwali ziemię, bo jest jak matka, jest naszą siostrą, tak? I chwali ogień, bo jest krzepki, i chwali wodę, bo jest pokorna. Wiecie, że jak on to pisał, to był niewidomy? Był niewidomy. Już nie widział tego, co opisywał, a znał wartość. Więc wiara w to, że przedsiębiorca może być święty, jest takim papierkiem lakmusowym, który sprawdza, czy my jesteśmy, czy nie jesteśmy manichejczykami. Zło nie jest w tym, co jest materialne. Zło jest w tym, co człowiek z tym robi. Poczynając od najprostszego kamienia, z którego mogę zrobić kawałek fundamentu czyjegoś domu, albo mogę tym kamieniem kogoś prasnąć w głowę. To nie ten kamień jest zły. To jest przesłanie Innocentego III, a na tym nie koniec, bo ciekawe, proszę Państwa, jest to, że papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, na 800-lecie śmierci Homo Bonusa z Kremony napisał list do tamtego kościoła w Kremonie. Czyli w roku 1997. Państwo, jakbyście chcieli szukać tego listu, to musicie wejść na oficjalną stronę Stolicy Apostolskiej i tam znajdziecie ten list w 4 wersjach językowych, ale w polskiej nie. W ogóle muszę powiedzieć, że ten Homo Bonus nie ma wielkiego szczęścia do języka polskiego. Można go znaleźć na kilku stronach internetowych, ale nawet w takim potężnym opracowaniu, jakim jest Encyklopedia Katolicka, wydawana przez Uniwersytet Katolicki w Lublinie, przez KUL, wielotomowe wydawnictwo, nie ma Homo Bonusa. Więc najwyraźniej on się do tej Polski jakoś tak przebija powoli. No a z tego, co czytałem właśnie na tych stronach internetowych też, to przedsiębiorcy amerykańscy mają z niego taką postać, którą sobie stawiają na biurku, w firmie, w domu. Bardzo tego Homo Bonusa pokochali. A u nas jakoś tak się przebija z trudem chyba. W każdym razie w edycji wszystkich tekstów Jana Pawła II na język polski, jaka nastąpiła, została dokonana przez wydawnictwo M, weźmiecie Państwo listy i nie znajdziecie tego listu. W ogóle nie ma oficjalnego polskiego tłumaczenia tego listu papieża Jana Pawła II na temat Homo Bonusa. I w 800 lat po jego śmierci papież podkreśla aktualność tej postaci. Podkreśla jakby uderzająco równoległe procesy, że on bardzo przystaje do naszych czasów. Właśnie z racji na konteksty. Papież mówi, że to jest biznesmen, który był zaangażowany w dynamikę rynku w miastach włoskich. To jest rzeczywiście moment, kiedy w ogóle się zaczynają pojawiać te prawa rynku. No i on potrafi, to Jan Paweł II, nie ja, potrafił funkcjonować w tym świecie, poruszać się w prawach rynku. Jednocześnie papież przywołuje określenie,
które się odnosi do Homo Bonusa do dzisiaj w Kremonie, mianowicie Pater Pauperum, ojciec ubogich. Ojciec ubogich. To, co jest bardzo uderzające, to to, że Jan Paweł II pokazuje owo ubóstwo ludzi, którymi się Homo Bonus gotów był opiekować, pokazuje to ubóstwo bardzo szeroko. Czyli owszem, że na przykład wspierał ubogich, bezdomnych i głodnych, ciekawe w jaki sposób, a mianowicie w taki, że otwierał im dom. Czyli w podejściu do bezdomnych papież nie podkreśla tego, że dawał im pieniądze, tylko że otwierał im dom. Podkreśla jego gościnność. To jest zupełnie inne podejście do ludzi głodnych i bezdomnych. Tak? Mogę komuś dać grosz, a mogę kogoś zaprosić do siebie na posiłek. To jest zupełnie co innego. Dalej mówi papież o tym, że Homo Bonus miał zwyczaj uczestnictwa w pogrzebach ludzi bezdomnych. W pogrzebach bezdomnych. Miał też ważną rolę społeczną, ponieważ często godził zwaśnione koterie w mieście. To jest ważne, bo XII wiek w miastach włoskich to jest wiek republik miejskich. Nie? Jak jest republika, to w tym mieście każdy ród ciągnie na swoją stronę. Państwo pojedziecie do na przykład takiego San Gimignano, zachowane do dzisiaj świetnie miasto średniowieczne we Włoszech, to znajdziecie tam dwadzieścia kilka z 40, które było wież. Po co miastu tyle wież? Miastu po nic. Tak, każda rodzina miała swoją wieżę. Tyle mojej władzy, ile kontroluję z tej wieży. Oczywiście najbardziej mi przeszkadza wieża sąsiada. Więc to był czas niesłychanych sporów, rozłamów, wojen wewnątrz miast. Ten Homo Bonus był człowiekiem wprowadzającym pokój, godzącym zwaśnione strony. I w takim trochę kluczu widzi go Jan Paweł II. Dochodzimy powoli także do odpowiedzi na drugie pytanie, to znaczy papież go pokazuje jako świętego w kontekście nowej ewangelizacji. To jest zresztą pojęcie, które Jan Paweł II jako papież wprowadził do języka Kościoła, nowa ewangelizacja. Nowa ewangelizacja podejmowana przez świeckich. Na czym polega? Na tym, że czynią rzeczywistość naprawdę chrześcijańską. Rzeczywistość, w której się poruszają. I tu pada takie określenie, ono jest najlepsze, to ono jest w wersji włoskiej tego tekstu, mianowicie, że świeccy ewangelizują con i peculiari charismi della laicità. To znaczy, że ewangelizują ze szczególnymi charyzmatami świeckości. Ja nie wiem, czy jak słyszycie słowo świeckość, to macie poczucie, że w tym jest ukryty charyzmat. No to znowu jesteśmy bliscy manicheizmu. Świeckość nam się kojarzy, nie wiem, dobrze, źle. To jest takie świeckie. To jest takie świeckie. Szczególny charyzmat świeckości. Na co on się przekłada? No, słowo, które tu pada, to jest słowo miłosierdzie, ale papież mówi tak, że to po pierwsze miłosierdzie jest dzisiaj może być używane zamiennie ze słowem solidarność. Taki ślad polskości i polskiego doświadczenia w Janie Pawle II. Solidarność i chodzi o miłosierdzie w kulturze, w polityce,
społeczeństwie, w relacjach społecznych. I to miłosierdzie w kulturze, w polityce i w życiu społecznym przekłada się na poszukiwanie tego, co nazywamy dobrem wspólnym. Dobro wspólne. Tu mamy bardzo piękną kontynuację w pismach papieża Franciszka, który mówi, że ten, kto chce zabiegać o dobro wspólne w społeczeństwie, to musi, właśnie tak jak homo bonus, wybrać ubogich. No bo kto ma dostęp do dobra wspólnego? A kto go nie ma? Jak nie ma w nas takiej determinacji, żeby ubogi człowiek miał dostęp do dobra wspólnego, to ono już nie jest wspólne. To ono już nie jest wspólne, jest zarezerwowane dla niektórych. Więc bardzo ciekawy tekst Jana Pawła II. Podpowiadam Państwu, jak macie ochotę do niego sięgnąć, na stronie watykańskiej jest. Był napisany 24 czerwca 1997 roku. Mówię datę dokładną, bo tamtych listów jest milion. Papież pisał szybciej niż ludzie normalnie czytają, więc dobrze jest znać datę dzienną, żeby szybko znaleźć. Tyle o tym homo bonusie. Czy wytrzymacie jeszcze 5 minut? Bo jest odpowiedź wcześniejsza i o wiele, wiele wcześniejsza. Jej autorem jest Klemens Aleksandryjski, jeden z wielkich ojców Kościoła starożytnego. Klemens Aleksandryjski żył w II wieku. I on napisał taką rozprawę zatytułowaną „Który człowiek bogaty może być zbawiony?”. Który człowiek bogaty może być zbawiony? Podkreślam dlatego, że jeszcze w czasach mojej formacji seminaryjnej to zwykle to tytuł tej pracy był oddawany czy bogacz może być zbawiony, czy człowiek bogaty może być zbawiony. Klemens nie stawia pytania czy, tylko który. W tym już jest teza, że człowiek bogaty może być zbawiony. Ale pytanie jest, pod jakimi warunkami? Kontekst też jest ważny, tak jak był przy tym homo bonusie. Kontekst też jest ważny. Klemens żyje w Aleksandrii, największy ośrodek handlowy starożytnego świata, bardzo bogate miasto. Jest taki tekst z IV wieku, więc po Klemensie 200 lat, w którym czytamy, że w Aleksandrii wszyscy ludzie, niezależnie od wyznania, czy są poganami jeszcze, czy są Żydami, czy chrześcijanami, wszyscy wyznają kult pieniądza. Niezależnie od wyznania, wszystkich łączy to samo wyznanie. Więc oczywiście, że w takim kontekście pytanie, który człowiek bogaty może być zbawiony, jest pytaniem ważnym. Dla Klemensa głównym tekstem, do którego się odnosi z Ewangelii, jest 10 rozdział świętego Marka, spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem. Jak myślę, Państwo pamiętacie, bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa i stawia mu pytanie, co mam czynić, żeby być zbawionym. I Klemens, analizując to zdanie, mówi, że najważniejsze to jest pytanie, czy on chce być zbawiony, czy tylko przebiera się w pozory pięknych dążeń. Tak. Znaczy, z jakim nastawieniem on pyta? Czy on pyta na serio, kiedy pyta o zbawienie? No, czy tylko pyta o zbawienie, bo wypada, bo akurat spotkał nauczyciela, który bez przerwy o tym mówi, no i w sumie ciekawy człowiek, nie? Więc, czy to jest pytanie na serio?
Jeśli to jest pytanie na serio, to jesteśmy już na drodze do zbawienia. I bogactwo niczym tu nie przeszkadza, bo kiedy Chrystus wezwał tego młodego człowieka, żeby sprzedał to, co posiada i chodził za nim, to tak naprawdę nie wzywał go do rezygnacji z bogactwa, tylko czegoś, co jest zewnętrzne, tylko go wzywał do odrzucenia pożądliwości, wewnętrznej pożądliwości. To, co jest decydujące, to jest wewnętrzna predyspozycja, a nie zewnętrzny stan posiadania. I jako antytezę do bogatego młodzieńca Klemens przytacza apostołów, którzy zostawili wszystko. No, to znaczy, co wszystko? No, łódkę i sieci. No, to jest strasznie dużo w zestawieniu z tym, co miał tamten człowiek. Zewnętrznie to nie było wiele. To, co zostawili, to było wewnętrzne uwiązanie do zewnętrznego stanu posiadania. Więc tych, którzy nie potrafią rezygnować z tej wewnętrznej pożądliwości, Klemens nazywa, określa w taki sposób: zamiast Ducha Bożego noszą w sercu złoto. Zamiast Ducha Bożego noszą w sercu zło. Co masz w sercu? To jest pytanie. Co masz w sercu? Oczywiście ta rezygnacja, o której Klemens mówi, jeszcze sama w sobie nie jest niczym, co zbawia, bo zbawienie nie osiąga się przez rezygnację, tylko przez posłuszeństwo przykazaniu miłości. Miłości do Boga i miłości do bliźniego. I rezygnacja ma sens wtedy, kiedy to, z czego rezygnuje, staje się jałmużną dla innych. Nie? Więc dlatego Jezus mówił do tego młodego: idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim. Nie? Znam takich ludzi, którzy mówili, że o wiele łatwiej byłoby im sprzedać, niż rozdawać ubogim. Że gdyby coś się sprowadzało do tego, że sprzedaję, dostałem za to grosz, idę i wrzucam to do studni, okej. Ale jeśli ja mam iść spotkać się z ubogimi i im to dawać jeszcze w sposób umiejętny, to jest już za dużo. Nie? A to jest właśnie to, co prowadzi człowieka do zbawienia. I bardzo pięknie to Klemens zamyka takim zdaniem Jezusowym: zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. Jeśli mówimy o przyjaźni, to nie mówimy o jakimś jednorazowym datku, tylko mówimy o wejściu w relację. No i dość wyjątkową. Nie wiem, jak wy często kogoś nazywacie przyjacielem, ale to jest słowo wyjątkowe, nie? Zyskujcie sobie przyjaciół. Czyli jałmużna ma się sprowadzać do budowania relacji, które są relacjami trwałymi, jak jest trwała relacja przyjaźni. I inicjatywa musi być nasza. Wy zyskujcie sobie. Nie, że jesteś zaskoczony, postawiony przed faktem. Nie, liczy się nasza inicjatywa. Więc to jest odpowiedź Klemensa Aleksandryjskiego na pytanie, który człowiek bogaty może być zbawiony. Wcześniejsza jest już tylko jedna odpowiedź, to jest Pana Jezusa. 12 rozdział Łukasza. I myślę, że odpowiedź jest taka, że zbawiony może być bogacz, który nie jest głupcem. Tam jest, pamiętacie Państwo, przypowieść o człowieku, któremu obrodziło pole. No i powiedział sam do siebie: zburzę swoje stare spichlerze, postawię nowe i powiem sobie: masz wszystkiego na lata, teraz jedz, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Na czym polega głupota tego człowieka? Ona ma takie trzy wymiary. Po pierwsze, że on to wszystko ma dla siebie.
I tam to słowo ja, moje, dla mnie, to jest refren w tym tekście. On to ma wszystko dla siebie, na tym polega jego głupota. Po drugie, polega na tym, że on ten tekst odpoczywa, jedz, pi i używa i kieruje do swojej duszy. Do swojej duszy. No to jest dość ciekawa redukcja własnych duchowych potrzeb. Tak? Do poziomu kozy albo barana, to zależy, co tam lubi. Nie? Ale potrzeby duchowe zostały zredukowane do sympatycznej konsumpcji, która nie wymaga wysiłku. Nie? No i trzecie, jest głupi, ponieważ jest bogaty dla siebie, ale nie jest bogaty przed Bogiem. Cytat z Pana Jezusa. Bo przed Bogiem bogaty jest ten, co rozdał. To właśnie bogactwem przed Bogiem jest jałmużna, a nie stan konta. I to jest odpowiedź Jezusowa, tak mówię, 12 rozdział Łukasza. I ostatnie dwa zdania, żeby domknąć ten temat, czy Kościół potrzebuje przedsiębiorców i do czego, to poza tą główną myślą, którą tak fantastycznie wyraził Jan Paweł II, mówiąc o charyzmatach laickości, to chcę powiedzieć, że jesteście bardzo potrzebni dzisiaj w Kościele, bo w Kościele jeden z ważnych tematów to jest dzisiaj temat, mówiąc językiem waszym, przywództwo. I bardzo wiele rzeczy w Kościele złych bierze się z nadużywania władzy. Więc każdy chrześcijański przedsiębiorca jest na wagę złota, ponieważ może pokazywać ludziom władzy w Kościele, na czym polega autentyczne przywództwo. Oczywiście, że jest tak, że Kościół ma też swoją własną tożsamość i ma też swoją własną konstytucję. To nie jest wspólnota przekładalna na wszystkie modele, jakie w świecie funkcjonują. Ale jest też takie stare powiedzenie średniowieczne, że łaska buduje na naturze. Więc zanim się w Kościele będziemy odwoływać do tej łaski, to warto zobaczyć, jak wygląda przywództwo, które niekoniecznie od razu krzyczy, że jest katolickie. Nie? A może być takie z ducha, a może być takie z postaw. I tu jesteście bezcennie potrzebni. I takie spotkanie kogoś, kto w Kościele ma władzę i nazywa się proboszcz, z chrześcijańskim przedsiębiorcą może być dla proboszcza bardzo budujące. Jeśli tylko będzie otwarty na te relacje i będzie gotów nie tylko pouczać, ale się uczyć. Jest jedna rzecz i druga. Oczywiście są rzeczy, które, do których jesteście wezwani nie dlatego, że jesteście przedsiębiorcami, tylko dlatego, że jesteście ochrzczeni. I chrzest was uposaża do zaangażowania w Kościół. I nie angażujcie się w Kościół, podejmując się zadań kapłańskich na 1/4 albo na połowę, bo tego się nie da robić. Tylko angażujcie się w Kościół zgodnie z kompetencjami, jakie macie, bo one są temu Kościołowi bardzo potrzebne. Ja mam w pamięci doświadczenie, dziękuję Panu Bogu, że mi się wydarzyło mniej więcej rok po święceniach, więc z początku kapłaństwa. Mnie biskup posłał do Londynu na studia. Ale byłem w takiej parafii, w której więcej korzystałem od strony takiej pastoralnej niż historycznej i studiów historycznych. Był taki moment, kiedy proboszcz się porwał na taki zasadniczy remont kościoła, czy przebudowę kościoła. Pod kościołem, który miał, chciał zrobić kryptę z 7 kaplicami dla 7 wspólnot neokatechumenalnych. To jest w ogóle szaleństwo. Robić coś takiego.
I wiecie, co było fascynujące? Że ten proboszcz z tym remontem nie miał nic wspólnego, poza podpisywaniem czeków. Miał architektów w parafii, którzy to rozrysowali. Miał budowlańców, którzy to zrobili. Miał dekoratorów wnętrz, którzy to wymalowali. A on podpisywał czeki i siedział nad Słowem Bożym, żeby każdego dnia do nich mówić homilię i sprawować liturgię w taki sposób, że się czuli nakarmieni. Więc jego była odpowiedzialność, bo on podpisywał czeki, ale ich była robota, której on by w życiu nie zrobił, nie mówiąc o tym, żeby jej w życiu nie wymyślił. Więc to jest przestrzeń, do której wszyscy jesteśmy zaproszeni na mocy chrztu. I jeśli dobrze przeżywamy swój chrzest, to czujemy się odpowiedzialni za wspólnotę, w której funkcjonujemy. I w tej wspólnocie jesteśmy aktywni, nie? Używając tych kompetencji, tych darów i tych umiejętności, jakie mamy. No to tyle, co chciałem powiedzieć.